Stąpa po cienkim lodzie. Dochodzenie nie było trudne, ale samo postępowanie tak, bo dotyczyło prezydenta Jelcyna. Jelcyn nie mógł tak po prostu wyrzucić prokuratora, bo nie miał takich uprawnień. Zapytał więc Putina, możesz coś zrobić? A ten odpowiedział, załatwię to. Prokuratora wrobiono w aferę z prostytutkami. Wszystko sfilmowano z ukrytej kamery i pokazano w rosyjskiej telewizji. Dyrektor FSB Władimir Putin oświadczył, że zdjęcia przedstawiające prokuratora generalnego Jurija Skuratowa są autentyczne. Skuratow musi złożyć rezygnację. W oczach Jelcyna Putin stał się człowiekiem, na którego zawsze mógł liczyć. Zapewne miał rację. Putin dotrzymywał słowa. Znał swoich przełożonych i nigdy ich nie zdradził. Taki już jest. Putin, dyrektor FSB, zdał egzamin. Zasłużył na nagrodę. Zdecydowałem się podać nazwisko człowieka, który w moim przekonaniu potrafi zjednoczyć naród. Władimir Władimirowicz Putin. Nominowanie Putina na premiera potwierdziło, że został on zaakceptowany przez całą rodzinę. Jednak społeczeństwu jest zupełnie nieznane. Wszyscy pytali, kim jest ten Putin? Pamiętacie to pytanie? Who is Mr. Putin? Musiał więc pokazać, kim jest. Wtedy zaczęły się wybuchy w moskiewskich blokach. W ciągu 3 tygodni w wyniku eksplozji w kilku rosyjskich miastach ginie 300 osób. Rząd natychmiast oskarża czeczeńskich rebeliantów. Ale gdy udało się zapobiec kolejnemu zamachowi i aresztowano 2 terrorystów, Kreml polecił przerwać śledztwo. Dziennikarze odkrywają coś, co grozi skandalem. Domniemani terroryści w rzeczywistości są agentami FSB. Opinia publiczna zrozumiała, że ataki w Moskwie, Wołgodońsku i Bujnaksku mogą być dziełem FSB. Należąca do Władimira Gusińskiego stacja NTV nadaje debatę dotyczącą udziału służb specjalnych w zamachach. Urzędnicy FSB wzajemnie oskarżają się o spisek. Ludziom trudno w to uwierzyć, ale dziennikarze nie dają za wygraną. Premier Putin zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu do stracenia, musi odwrócić ich uwagę. Postanawia wykorzystać społeczną wrogość wobec Czeczenów. Czeczenia była politycznie niebezpieczna. Wiele osób uważało, że Putin powinien trzymać się od tego tematu z daleka. Ale on obstawał przy swoim. Ku zaskoczeniu wszystkich miał rację. Trudno nazwać ich ludźmi albo zwierzętami. To dzikie bestie. Klasa średnia była oburzona. Putin reagował tak jak oni. Budował swój wizerunek mówiąc, jestem premierem, ale myślę i czuję tak samo jak wy. Będziemy ścigać terrorystów wszędzie, dopadniemy ich choćby w sraczu, to znaczy w toalecie. Ta kwestia nie podlega dyskusji. W takich momentach Putin jest sobą. Mówi dosadnym językiem, zrozumiałym dla zwykłych ludzi. Nie obawia się swoich słuchaczy. Zrugałam go za to. Dopadniemy ich choćby w sraczu. Gdzie się nauczyłeś takich wyrażeń? Czegoś takiego w życiu nie słyszałam. Usprawiedliwiał się przede mną. Już nie mogłem się powstrzymać.
Rosjanie nienawidzą czeczeńskich bandytów, jak ich nazywają, od 300 lat. Czeczeni nigdy nie godzili się na rosyjską dominację. Stalin zsyłał ich tysiącami. Traktat pokojowy Jelcyna był upokorzeniem. Dla zwykłych Rosjan zamachy bombowe to prowokacja. Ich premier, Władimir Putin, ma pełne prawo wypowiedzieć Czeczenom wojnę. Bielezowski prosi znanego dziennikarza swojej stacji telewizyjnej, Siergieja Dorienkę, by w swoim programie informacyjno-politycznym służył Putinowi. Putin często mnie prosił, bym prowokował różne sytuacje. Na przykład, gdy domagałem się, by nasza armia weszła do Czeczenii, powiedział: niech pan to powie na antenie. Mam zamiar, ale wolę, żeby to pan powiedział, odpowiedziałem. On na to: proszę to zrobić. Zobaczymy, jak ludzie zareagują. Za moim pośrednictwem chciał się dowiedzieć, co ludzie myślą. Badał swój elektorat. Pierwszego października rosyjskie samoloty atakują Grozny, stolicę Czeczenii. Mając poparcie państwowej telewizji i społeczeństwa, Putin wciąga Rosję w brutalną wojnę. Ludność Czeczenii pada ofiarą niezwykłego barbarzyństwa. Putin udowodnił, że potrafi zająć twarde stanowisko polityczne. Że jest w stanie podejmować trudne decyzje, a w razie wojny może też być doskonałym wodzem. Zadowolona z jego działań rodzina tworzy dla Putina partię polityczną, którą ma poprowadzić w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Partia Jedność ma tylko jeden cel: promować Władimira Putina. Jeśli wygra, zostanie on następcą Borysa Jelcyna. Państwowa telewizja i koncern naftowy Abramowicza są gwarancją obecności w mediach i wsparcia finansowego. Przeciwny wojnie w Czeczenii Gusiński i jego stacja NTV popierają głównego rywala Putina, byłego premiera Jewgenija Prymakowa. Bieryzowski robi wszystko, by zdyskredytować przeciwnika. Stosowaliśmy różne techniki wyborcze, specyficzne dla Rosji. Wykorzystywaliśmy siłę mediów i nie tak łagodnie jak na Zachodzie, lecz niezwykle brutalnie. Bieryzowski wykonał zadanie. Wynik partii Jedność potwierdził polityczną pozycję Putina. Wszyscy szykują się do świętowania Nowego Roku, nieświadomi, że w murach Kremla Jelcyn i Putin planują strategię na najbliższe miesiące. Pierwszego grudnia Jelcyn wzywa Putina do swojego biura, wręcza mu walizkę z atomowym guzikiem i mianuje tymczasowym prezydentem do czasu wyborów. Putin natomiast obiecuje Jelcynowi i jego rodzinie nietykalność oraz sporą dożywotnią emeryturę. To sposób na uniknięcie nędzy i ścigania za zdradę stanu. Ale Jelcyn nie zdawał sobie sprawy z tego, że Putin jest przede wszystkim lojalny wobec swojej misji, a nie wobec ludzi, którym służył. Według niego Jelcyn przyczynił się do rozpadu Związku Radzieckiego, przegranej pierwszej wojny w Czeczenii, i prowadził Rosję w stronę autodestrukcji. Należało go odsunąć od władzy raz na zawsze. Dziś po raz ostatni zwracam się do was jako prezydent Rosji. Ustępuję. W sylwestrowy wieczór tłumy zmierzają do Teatru Bolszoi, by zobaczyć następcę Jelcyna. Niestety loża prezydencka jest pusta. Putin nie tracił czasu, pragnąc pokazać swoje priorytety. Wraz z żoną udał się do żołnierzy na froncie czeczeńskim. W obecności kamer wręczył żołnierzom 200 sztyletów wygrawerowanych specjalnie.